W Domu Pomocy Społecznej Kalina mieszka blisko 200 osób. Podopieczni to w ogromnej większości osoby starsze, dotknięci chorobami skutkującymi poważną niepełnosprawnością. Dla takich osób zakażenie koronawirusem jest śmiertelnie niebezpieczne. Od wielu dni dom jest niedostępny dla osób odwiedzających, informuje nas Barbara Burba, dyrektor placówki. Pensjonariusze nie mogą również opuszczać terenu placówki. Jak nas poinformowano w poniedziałkowe przedpołudnie, do tej chwili nie odnotowano żadnego przypadku zakażenia koronawirusem w Kalinie. Dyrekcja jednak wdrożyła kolejne obostrzenia. Personel mający kontakt z pensjonariuszami to tak zwani jednoetatowcy. Nikt z osób pracujących w Kalinie nie dorabia aktualnie w okolicznych placówkach ochrony zdrowia. To jedyny sposób na to, by nie narazić naszych podopiecznych na ryzyko zakażenia przywleczonego z innego miejsca. Jak nas zapewniła dyrektor domu, wobec wszystkich pracowników stosowane są powszechnie dziś wszędzie rygory. Mierzenie temperatury przed rozpoczęciem pracy, środki ochrony osobistej, których póki co nie brakuje. Podopieczni zostali już poinformowani, że tegoroczne święta spędzą w Kalinie. Nie będą wydawane zgody na wizyty.